Kilkanaście dzieł, z których pięć to obrazy Alfreda Wierusza Kowalskiego i siedem pędzla między innymi Kazimierza Alchimowicza, Józefa Rapackiego i Marcelego Harasimowicza, przeszło żmudny proces konserwacji i prac renowacyjnych. Były to obrazy malowane na płótnie, obrazy malowane na desce, obrazy malowane na tekturze albo obrazy malowane na płótnie, naklejone na tekturę. Także to były różne technologie. Wszystkie były obrazami malowanymi olejnie, więc to gdzieś łączyło te technologicznie wszystkie obrazy. Z każdym obrazem była tak naprawdę inna droga napraw konserwatorskich. Niektóre obrazy wymagały dublażu, niektóre tylko wzmocnienia, niektóre rekonstrukcje jednej krajki, niektóre wszystkich krajek, czyli brzegów obrazu. Niektóre obrazy wymagały wzmocnienia podobrazia, niektóre już były wzmocnione podczas wcześniejszej konserwacji. Także no, technologia tutaj naprawdę była różna. Karina Sosnowska, badając przekazane jej do konserwacji obrazy, odkryła, że jedno z płócien kryje pewną tajemnicę. To jest scena figuralna w kościele Aleksandra Augustynowicza. Tutaj mamy akurat obraz przed konserwacją i tak samo zdjęcia i R i UV nie wniosły aż tak wiele, jak wniosło zdjęcie w promieniach rentgenowskich. Co widzimy pod spodem? Zupełnie inny obraz, a nawet dwa obrazy, bo jedna to są fragmenty, oczywiście zdjęcia rentgenowskie musiałam zestawiać po prostu komputerowo, bo format był taki, no nie ma takiej aparatury, która by uchwyciła cały obraz. Więc częściowo mamy dwa zdjęcia rentgenowskie z jakiejś kompozycji spodniej. To jest jakaś taka scena przy oknie, dwie postaci kobiece, jedna z dzieckiem, ale jest też tam drugi obraz. Portret mężczyzny. Prace konserwatorskie pozwoliły również na pobranie i przebadanie próbek materiałów użytych przez autorów. Obraz jest badany, żeby przy ewentualnym zakupie, tak, można było zbadać obraz, który kupujemy, czy rzeczywiście technologia jest zbliżona, tudzież no, powinna być ta sama do obrazów danego artysty, żeby podważyć po prostu możliwość kupienia falsyfikatu. Dostępne dzisiaj metody badawcze pozwalają nie tylko ustalić kolorystykę poszczególnych warstw malarskich, ale także drobiazgowo ustalają skład chemiczny poszczególnych farb, co dla specjalistów oceniających autentyczność dzieł sztuki jest wiedzą wprost bezcenną. Badania są bardzo, bardzo pomocne przy zakupie albo przy generalnie ustaleniu autorstwa, bo czasami nie ma sygnatury. Tutaj na przykład sygnatury nie ma jeden obraz Alfreda Wierusza Kowalskiego. Także takie badania też rozwiewają wszelkie wątpliwości. Prace konserwatorskie średnio przeprowadza się co około 50 lat, jednak nie jest to regułą. Myśmy przez dziesięciolecia tego nie robili. Pojedyncze obrazy były konserwowane z różnych powodów, a teraz planujemy z panią Kaliną, żeby jednak całe zbiory przejrzeć pod tym kątem i to, co jest do zrobienia, to zrobić. Te obrazy, które jak gdyby są wskazane na bycie tylko w magazynie, to pozabezpieczać, jeżeli będzie taka potrzeba. A te, które są na galerii, na stałej wystawie, to jednak wszystkie je jakoś przejrzeć, poprawić, oczyścić, zmienić laserunki czy werniksy. No, po prostu zadbać o nie. Okazuje się, że nie tylko przysłowiowy ząb czasu wpływa na jakość i wygląd malarskich dzieł. Lista niebezpieczeństw jest bardzo długa. Ząb czasu to jest właśnie jedno. Drugie to są warunki, w jakich są przechowywane. Czyli jednak wilgoć, temperatura niska, wysoka, za niska, za wysoka. Wilgoć podobnie, za niska, za wysoka. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy 5 lat po remoncie, a wcześniej mieliśmy piece i te warunki też były różne.
wobec tego mogło coś się też wydarzyć, prawda? Nie było żadnych dramatów w postaci, nie wiem, czy zalania, czy jakichś takich, że wysiadło ogrzewanie i przez ileś tam czasu obrazy były w bardzo niskich temperaturach, czy co z kolei bardzo wysokich. Ale oczywiście, że jakieś tam tego typu wahania zbyt duże mogą mieć negatywny wpływ. Pamiętajmy o tym, że malarstwo olejne, szczególnie na płótnie, jest bardziej odporne na różne wahania. Bardziej jest narażone na mechaniczne uszkodzenia. Natomiast delikatne są prace na papierach. Papier bardzo szybko chłonie wilgoć. Jak wysycha zbyt gwałtownie, to też kurczy się, faluje i to negatywnie wpływa na dzieło, które na nim jest. Też deska jest wrażliwa na przykład na wilgoć. Niezwykle istotne jest również oświetlenie i cały szereg innych czynników. Ważna jest nawet frekwencja odwiedzających sale wystawowe, która potrafi mocno rozchwiać istotną dla dzieł sztuki stabilność warunków. Monę Lizę trzeba zasłonić szybą i oglądać ją trochę z daleka, bo po prostu ta ilość osób. Trzeba pamiętać, że wszyscy chuchają, dmuchają i tak dalej, i tak dalej. Wnoszą też wilgoć, wnoszą jakieś zarazki, ale w naszym wypadku my aż tak dużej frekwencji nie mamy i u nas nie ma potrzeby takiej. Obrazy zostały namalowane po to, żeby je oglądać. Muzeum Okręgowe w Suwałkach posiada profesjonalny system analizujący i korygujący warunki, w jakich znajdują się przechowywane i prezentowane tutaj dzieła sztuki. Troszczy się o nie cały sztab ludzi z panią Elizą na czele. Zatem pozostaje nam życzyć, by zbiory naszego muzeum rosły i po prostu cieszyły oczy zwiedzających.